Cześć, witajcie, witajcie w Plus TV. Przeczytałem ciekawą rzecz, taką, która mnie zainteresowała, gdyż odnosi się do moich korzeni. Mianowicie pamiętacie takie zespoły jak Tilt, jak Sztywny Pal Azji, jak Deuter oraz kilka innych jeszcze alternatywnych zespołów z lat 80., wczesnych lat 80., nieco późniejszych, które później przeszły już, jak to się mówi, na typową komerchę. Proszę Państwa, do tej pory myślałem, że są zespoły kultowe, są zespoły, w których niewiele się zmienia, że ludzie, którzy prowadzą te zespoły, pozostają w tej mentalności takiej po części anarchistycznej, trochę można powiedzieć, pozostają do dnia dzisiejszego. Bardzo, bardzo się rozczarowałem. Otóż dowiedziałem się, że pan, który był liderem zespołu Tilt, zespołu, który możecie sobie sprawdzić, zmieniać nazwiska, żeby nie wymieniać tutaj osoby, zmienił poglądy. Zakłada związek zawodowy. Proszę Państwa, no, ręce mi opadają, bo związek zawodowy to jest bagno. To jest bagno przez krótki okres życia, mojego krótkiego bądź życia, byłem w pewnym związku zawodowym i de facto w związku zawodowym nikt się nie liczy oprócz lidera związków zawodowych. Proszę Państwa, ale nie sądziłem, że związek zawodowy będzie zakładał szef i jeszcze raz szef zespołu Tilt, zespołu Brygada Kryzys. Panie Tomku, upamiętaj się pan ze względu na swoją legendę, ze względu na to, kim byłeś i jakim symbolem, mam nadzieję, zostaniesz. Trzymaj się, na razie, cześć, było to Plus TV.